Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień dla wszystkich ludzi na całym świecie, bo wczoraj po raz pierwszy Sherpowie zdobyli K2. Szapoba. Myśmy próbowali jako Polacy trzykrotnie zdobyć K2 zimą, nikomu się to nie udało. Pierwsze wyjście na K2 genialnie, po prostu genialnie. Dzisiejszy materiał będzie miał charakter znowu jakiś zlepków, składanki. Pierwsza sprawa, pierwsze ogłoszenie w tym roku. Kto śledzi mój kanał, to wie, że moi subskrybenci są osobami, które mogą czasami tanio zakupić sprzęt, który czasami używałem. Dzisiaj pod młotek idzie Mora Garberg wersja Carbon Steel z kompletnym wyposażeniem, czyli z multimontem kompletnym oraz z pochwą skórzaną. Do noża dołączony jest kartonik, oryginalne opakowanie tak zwane. Możecie zacząć licytować od 250 zł. Konkretne oferty zakupu przyjmuję tylko i wyłącznie na maila, który będzie oczywiście pod filmem. Do tego trzeba sobie doliczyć koszt wysyłki pocztą polską 13 albo 14 zł. Zobaczcie, jak wygląda Mora Garberg, której możecie zostać szczęśliwymi posiadaczami. Dzisiaj nie wybraliśmy się daleko, jesteśmy w górnym biegu Skawy, albo zdążamy do górnego biegu rzeki Skawy w okolicy Wadowic. Śnieg nasypał, jak widać. Ktoś przed nami szedł. Tutaj mamy Skawę. Tutaj mamy Korę. Wyruszyliśmy ode mnie z domu chwilę temu. Przeszliśmy jakieś 1,5 km. Dzisiaj cały dystans w jedną stronę będzie około 5-6 km. Maksymalnie w tym miejscu czekamy na Wojtka. Dlatego też pozwolę sobie opowiedzieć wam trochę o butach, które moim zdaniem są bardzo fajnym pomysłem na taką pogodę. Buty Demar Caribou Pro. Śniegowce. Za moment pokażę, z czego składają się. Tu jest kauczuk, cholewa kauczukowa. Do samej góry jest sznurowanie. Buty oplata nubuk. Skóra nubukowa. I wewnątrz wkładka wełniana. Plusy, minusy. Jest to, że są to bardzo ciepłe buty, ponieważ według producenta ich temperaturą ekstremalną to jest minus 35 stopni. Wkładka wełniana doskonale grzeje nogę, zwłaszcza z wełnianą skarpetą wewnątrz. Minusem są sznurowadła, które proponuję wymienić. Posiadam jeszcze drugie buty od Demara. Są to gumiaki z pianki Ewa z wkładką ocieplającą, bardzo dobre buty, niemniej jednak, jak zaraz zobaczycie, ta wkładka się przeciera i niestety bardzo ciężko albo niemożliwe jest ją dokupić. Natomiast cena butów
nie jest aż tak wysoka, żeby raz na 3 lata nie można było sobie kupić nowych butów. Caribou Pro używam od 4 sezonów, przy czym tak naprawdę przez te 4 lata, ten rok i 2 lata wstecz w nich chodziłem, bo tak to nie było takiej zimy, żeby był taki śnieg. Natomiast w tamtych butach chodzę namiętnie i także mogę polecić polską firmę z Częstochowy, Demar. W pewnym portalu rano moja żona wyczytała, że jest nowa moda na morsowanie w górach. Ja pamiętam nasze biwaki z lat 80., gdzie rzeczywiście wychodziliśmy z namiotu po to, aby wykąpać się w śniegu i kąpaliśmy się w samych majtkach, ale od razu później ubieraliśmy się. Niemniej teraz jest nowa moda na morsowanie. No i w dniu wczorajszym była akcja ratunkowa u nas na Babiej Górze, ponieważ ktoś sobie morsował. Panią znaleźli z temperaturą wychłodzenia 26 stopni. Turyści. Innych uczestników morsowania także. Moda polega na tym, żeby wchodzić w stroju kąpielowym, można tak powiedzieć, ponieważ panowie byli podobno w shortach, a pani była w biustonoszu i w shortach, w góry zimą. Słuchajcie, mądrość to jest sztuka i umiejętność wykorzystania wiedzy. I tyle na ten temat powiem, chociaż pierwszy komentarz, który przeczytałem, był bardzo złośliwy pod tym postem. Czy ci turyści byli z Warszawy? Pozdrawiam wszystkich survivalowców z Warszawy, którzy przyjeżdżają w góry i mają pojęcie o górach właśnie takie, jakie mają. Nie będę tutaj złośliwy i nie będę przytaczał przykładów. Natomiast kwestia jest bardzo prosta. Słuchajcie tego, co mówią goprowcy. Ja też mogłem być wczoraj i dzisiaj w górach. Moglibyśmy być. Ale raz, że są bardzo duże zatory na szlakach. Dwa, że te szlaki są pokryte i oblodzone i pokryte dużym śniegiem. A trzecia sprawa, że nie chcę korzystać z darmowej taksówki goprowców. Zwłaszcza, że ich bardzo szanuję, bo to są bardzo fajni ludzie, którzy mają olbrzymią wiedzę. W porównaniu z nimi my nic nie widzieliśmy i mało zrobiliśmy. Więc słuchajmy goprowców, słuchajmy toprowców, słuchajmy służb ratunkowych i starajmy się, aby te informacje, które przekazują, żebyśmy brali to na serio. Natomiast do polskich polityków apeluję, aby idiotów karać za użycie toprowców i goprowców, bo tylko w Polsce nie płaci się za akcje ratunkowe z głupoty. Jesteśmy w miejscu, gdzie bobry robią swoje. Popatrzcie, jakie wielkie siekacze. Tutaj generalnie cały ten brzeg, który jest, bo jesteśmy praktycznie nad samą wodą, wszystkie te kikuty, które wystają, to jest właśnie robota bobrów. Zaczęło świecić słońce gdzieś w oddali i pojawił się on. Traper Wojciech. Pan od skół. Ile w osta brodach zeje? Bardzo czy nie bardzo? Sakramencko. A na K2 to tędy, panie, tędy. Panie gidę.
Szwedzka pochodnia swój początek ma w rwali szwedzkich, ale wykorzystywana była 39 do 40 w czasie wojny zimowej przez fińskich żołnierzy w okopach. No, to się nam zrobiło. Można tu pokazać, jak się gotuje elegancko. Cyk, myk, pyk. Nie wiem, czy będzie widać? Widać? No, w każdym razie. Się studzi. No i co? No i tyle, moi drodzy. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu. Zapraszam na biwaki ze mną i z Wojtusiem. Do zobaczenia.